Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka pod filmem, suba i dzwoneczek, jak jesteście nowi. Zapraszam was też na streamy i do linków w opisie, m.in. Facebooka czy Instagrama. No i ostatni obszar na Arkadii nam został do zrobienia, oczywiście. I ostatnie trzy miejscówki, tak mi się wydaje, możliwe, że tutaj coś jeszcze będzie. Ale ostatnie trzy znaczniki nam zostały, jestem już przy pierwszym. Więc Phobos, znaczy, przepraszam, Ikaros, leć do góry i powiedz mi, co tutaj jest do odkrycia w tym miejscu. Skarb, gościu i kawałek papieru. A, jeszcze więzień jest do uwolnienia. O, tutaj siedzi, okej. Przeciwników za dużo tutaj nie ma. A nie, jednak jest ich trochę, bo musi być ich czterech. Może jeszcze się rozejrzymy. Bo w sumie brakuje mi jednego. Byłaś. To nie pobiegnij mi w tą stronę, nie? Spoko, nie? Aha, okej. Czyli ona jedna jakby się zaliczyła do dwóch. No git. To lecimy dalej. O, kolejny znacznik jeszcze się pojawił. No dobra. Spoko. 220 metrów. Daleko nie jest i już widzę, że tutaj mamy jakieś obozowisko. Jak tu nie trafiłem? Zresztą nieważne. Obóz Hellison. Okej. Tu jest mniej rzeczy do zrobienia niż w tamtym miejscu, nie? Dwa skarby, jeden koleś. Dobra, włazimy. Dobra, jeszcze czterech ich jest. To muszę poczekać, aż ten przejdzie, żeby przejść w ogóle tu. Ciekawe, że ten nic nie zauważył tu z dołu, nie? Ten szedł na górę, dopiero teraz się zorientował, że jeden koleś nie żyje, a to surprise, bo już wszyscy nie żyją razem z nim. Dobra, zbieramy skarby i lecimy dalej. Lwa nie będę uwalniał. W ogóle te obozowiska wszystkie wyglądają identycznie, nie? Tu są jakieś skałki, na które można wejść, tu jest jakieś przejście, nie?
Trochę już to monotonne, szczerze mówiąc. Dobra, tu i tu. No i potem ten obszar trzeba będzie robić, ale to ten obszar chyba... Też może stąd zaczniemy robić. Chyba tak będzie spoko. W tamtą stronę. Wejdźmy sobie dziurą. I idźmy do kolejnej miejscówki. No już widzę, co tu będzie. A może jednak nie? A nie, jednak tak. Jeszcze jeden? Że jak wejdę jeszcze do jaskini niedźwiedzia, to tutaj jakieś znajdziemy skarby czy coś. Skarby może nie, ale trochę jakiś badziewi. A nie, coś tu jest jeszcze na górze. Może jednak, chociaż wątpię. Jednak nie. Dobra, wychodzimy. I lecimy do ostatniego znacznika w Arkadii. Dobra, no a potem będziemy szli tam. Lewitujące drzewo. Gdzie to mam znaleźć? A te dwa skarby? Spory obszar. Tu jest jeden. Ja pierdzielę, mam ten drugi skarb znaleźć. Dokładnie, to było tu easy. Strzel jeszcze raz tymi strzałami, to ci kurno sprzedam lufę, nie? Ah!
Też masz zamiar ze mną walczyć? No to już nie walcz ze mną, bo nie masz szans. Dobra, pozbierajmy to. Tam jest chyba ten skarb, nie? Coś mi się tu na niebiesko świeci. Ten. No i dobra. Ukończony obszar, lecimy dalej. W tą stronę teraz. No ja jestem na obszarze zastrzeżonym, nie mogę wezwać Fobosa. Ale głupota. Dawaj, Fobos, idziemy dalej. Można było w sumie zacząć najpierw od tamtych terenów, a potem dopiero od jaskini. Ale też okej. Tylko pytanie, czy ja chcę? Messenia, fabryka wojny. Nowy odkryty region. Dobra, jednak chcemy jechać dołem. Dobra, i teraz tak, chcemy podjechać najpierw do tego. A, no okej, okay. Idealnie w sumie. Stąd sobie skoczymy tu. Tu i potem pójdziemy na ten obszar. Idealnie. Idealnie. Dobra. To jedźmy. To jest jakaś jaskinia chyba. Jak to się nazywa, bo on był zgrozy. A, bo oni wszyscy tam siedzą, tam w środku. A gdzie macie wejście? A tu! Czciciele? Te. Trochę ciemno? Nie. Jest idealnie. Jak ja lubię, jak się wszyscy stawiają w linii prostej. Wyłaź. Siema, wyłaź. No i gotowe. Bezproblemowo. Zaznaczmy sobie kolejny nasz jakby punkt kontrolny, czyli tutaj. Musimy jakoś wjechać na tą górę. Mogłem od razu tam pójść. Jak już jechałem. Mogę od razu tam pójść. Bo bym nie musiał zeskakiwać wtedy, a tak to będę musiał się teraz wspinać. O ja pierdziele. Bo ja bym tylko nie spadł na ten kijek tutaj. Bo będzie po mnie. No nie. O, mogłem tamten do górą pojechać najpierw, a potem tutaj bym sobie przyszedł i zeskoczył. O. Siema, fajne miejsce znalazłeś. Skrócę twoje cierpienie. Ciekawe, skąd on się tu wziął. Coś czuję, że to jeszcze nie koniec spinaczki. No, wiedziałem.
To by było za proste. W ogóle jakie z dupy miejsce, nie? Że musisz tam iść aż tak wysoko. Nie wiem po co w takim miejscu robić znacznik. Znaczy w sumie z jednej strony spoko, bo mamy jakiś punkt widokowy, się rozejrzymy po okolicy. No tak szczerze, zajebisty widok. Ale z drugiej strony, no come on. Wow. Robi wrażenie. Dawaj, dawaj. Dobra, synchronizuję. O kurde. No i cyk, kółeczko robimy. No i zsynchronizowane, dobra. O, odkryło mi jeszcze jedną miejscówkę. Spoko, bo tak czy siak chcę pójść tu i robić ten obszar potem, nie? To jakby będzie przed ostatnim obszarem i ostatni będzie ten wąski pasek robiony razem z tym obszarem, nie? Tutaj. Tak będzie najlepiej chyba. No i okej, dobra. Git. Dzięki temu, że tam najpierw teraz pójdę tam. Nie będę musiał już tam się wspinać później. Myślę, że zajęłoby to trochę czasu. Pokażę, nawet po czymś takim można nim pojechać. Dobra. Szybkie oznaczenie wszystkich. Mam mnie w nosie, nie? Więc... Ta na mnie nawet uwagi nie zwróciła na górze. Stop right there. Sorry. Taki mamy klimat. Dobra. A, nie uwolniłem go. Wyłaź. No i dobra. Gotowe. No to nieźle. Ale dobra, git, bo tutaj sobie pójdę tu. Tak, żeby ten obszar zrobić, nie? Potem tu przejść. W którą to jest stronę? W tamtą, dobra. O kurde, myślałem, że to jakiś skok wiary poleci w dół. Tak, żeby na samym dole wylądować, nie? A tu lipa. Nie jest, nie ma przepaści, tylko jest, kurde, zejście łagodne.
A przynajmniej wszystkie następne znaczniki mamy wzdłuż... wzdłuż drogi, nie? Więc spoko. Co ich tu tylu na takim małym obszarze? Ja pierdzielę. Przez to, że oni wszyscy stoją do mnie tyłem. Gotowe. Ja tu tylko zwiedzam, panowie, nic tutaj nie robię. Oni już tak leżeli. Dobra, gotowe. Już za mnie nagrodę wyznaczyli. Dobra, 473 przy takiej sumce to nic. Okej, okay. No to jedziemy tak, teraz tu, tu, tu i tu nią. Wszystko mamy wzdłuż jednej drogi, tak jak wspominałem. Więc nie powinno być problemu, żeby to zrobić. Ruchy, bo kurde jadę, nie widać. Przeszkadzacie tylko mi w trasie. Messenia, odkryto nową lokację. No tutaj się dopiero budują. To raczej nie tamto. Co ja tu mam w ogóle zrobić? A, Boże, przecież to jest po prostu odkrycie tego miejsca. No ta. Domy jeszcze nie pobudowali, a pomnik już postawić zdążyli, nie? Co to za obozowisko tu mają? Palnia Andania. Okej. Okay. No kurde. Więcej was tu nie było. Jeden skarb mam, a gdzie drugi? Tu więcej nawet tych skarbów mi się wyświetla. No dobra. Czy jest tu jakieś wejście? Jasne, że jest. Przecież każdy płot musi mieć jakąś dziurę, nie? No co ty robisz, kurwa, się potknęła ten padzida. Dobra, leżą. Wejdźmy tu na górę. Albo i nie wejdziemy. Łatwiutko. O, się ma. Yeah.
typie, bo się spocisz. Dobra, ale tu gdzieś skarb widziałem. A, wyżej. To co ich drabinką? Jeden zrobiony. Nikt was tu nie pilnuje? W tej kopalni? Serio? A, dobra, bo oni stoją pewnie przed wejściem, dlatego tu ich w środku nikt już nie pilnuje. Łuk Orosa. Odblokowano nowy na odzyskanie strzały specjalnej. Bez sensu. Tylko... Wait, nie to. Mapa. A, no to cały czas tu jestem w sumie. Jeden skarb i kapitan, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to jest jeszcze dodatkowe miejsce tu w tym miejscu, ale to nie jest dodatkowe miejsce w tym miejscu. To jest to miejsce w tym miejscu. Siema, gościu. No nie, łowca mnie tropi, tragedia. Który koleś mnie wziął i tu wywołał? A, żaden. Aha, to nie był kapitan. To gdzie ten menel stoi? A tam. Siema, byku. No i dobra, to mamy. No i zostało nam tylko to już tutaj w tym miejscu. No bo to jest gotowe, nie? Czyli ten obszar mamy też z głowy. Kopalnie w Wielkim Rowie. Co to z nazwa? Dawaj do góry. Mam drabinę z lewej strony, ale będę wchodziła i tak po ścianie, nie? A, nie można na to przejść, tak? Genialnie. Świątynia Zeusa. Odkryto nową lokalizację. A ten łowca tam dalej stoi i myśli, że mnie znajdzie. Dobra, nie będę oczywiście szedł trochę drogą. Tylko się wespnę, bo będzie chyba szybciej, nie? Albo i nie. No będzie szybciej to o wiele. Tylko nie zaskocz. Dobra, mamy synchronizację i to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy w tym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku. Zapraszam na streamy i do linków w opisie. Trzymajcie się. Cześć.